Polish Fans TV. Derby Rzeszowa w finale barażu o pierwszą ligę. Chyba nie można sobie wyobrazić poziomu emocji, jaki towarzyszył lokalnym kibicom. Mecz odbył się na stadionie Resowi, a to dlatego, że uplasowali się na wyższym miejscu w tabeli. Co do meczu, kibiców gości z wiadomych względów zabrakło. Sympatycy Stali musieli zadowolić się oglądaniem meczu na telebimie. Fani Resowi podczas drugiej połowy zaprezentowali oprawę. Rozciągnięto sektorówkę, na której pojawił się napis Powstanie Warszawskie. Do tego transparent o treści. To nie wiara czyni cuda, lecz ludzie, którzy nie stracili wiary. Po opuszczeniu płótna machano flagami oraz odpalono pirotechnikę w postaci rac oraz ogni wrocławskich. Resowia wygrywa spotkanie po emocjonującej serii rzutów karnych. Kibice w euforii wbiegli na murawę i wspólnie z drużyną świętowali awans do pierwszej ligi po 26 latach nieobecności na tym poziomie rozgrywkowym. Wykorzystane ujęcia w filmie prezentujemy dzięki uprzejmości agencji fotograficznej Press Focus oraz Olo Film. Jak informują najstarsi w Polsce, pomeczowa radość została zakłócona przez mundurowych. Przytaczamy treść posta. Niebieskie k***y popsuły nam święto, szukając k***a do d***y, przypi***ąc się do maseczek i odstępów. Jeśli podobają wam się tego typu relacje, niezależnie od barw klubowych, zostawcie łapkę w górze. Do następnego! Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz wbijaj na stronę www.polishfans.tv. Zapraszamy na zakupy pioshop.pl z kodem polishfans.tv 5% rabatu.